Witajcie, to jest kolejny odcinek z cyklu Łowcy Skarbów. Razem ze mną jest kolega Paulo Tomek. Cześć. No, cześć. Ja jestem Norbi i będziemy dzisiaj omawiać taką małą zabaweczkę, czyli T49. Zobaczcie, jaki piękna lufka. To, co słychać u kolegi, to nie jest gotująca się woda, niestety w jakiś tam sposób, dodatkowo słychać jego mikrofon. T49, ja nim grywam, ale powiem szczerze, że nie ogarniam go, ponieważ strzelanie z tej lufy przypomina loterię. Raz się uda, ale raz nie. Jak to w twoim przypadku jest? Powiem szczerze, różnie to bywa, ale możliwe, że ty strzelasz te czołgi jakoś od frontu bardziej, bo trzeba czasami znaleźć ich ten punkt, czy od boku, nie wiem. Znaczy, wiesz, problem nie jest z tym, że wiesz, strzelam tak czy tak, to problemem jest to, że no niestety celność tego działa jest, że tak powiem, katastrofalna. Niby ma 0,6 celności i taką samą celność ma KW2, a KW2 moim zdaniem jest celniejsza. Jak to w swoim przypadku jest? Grywasz w ogóle KW2, bo tak nazywają wszyscy tę 49 takim KW2 lightem. KW2 rozegrałem też 500 bitew, tak. Ale Masz to wrażenie, bardziej że też celny KW2, tak mi się wydaje. KW2 jest bardziej celny, nie? I pomimo tego, że działo jest bardzo porównywalne, ma podobną celność, jak też i podobny czas przeładowania. No i to skupianie też, które jest no, niesamowicie długie. To czeka się, aż to skupi. Zanim to skupi, to mija pół roku, nie? No tak. No dobra, słuchaj, mapa to jest oczywiście Malinówka. W tym momencie jesteś z kolegą Rysiek Kowalski, znaczy byłeś z kolegą Rysiek Kowalski, który niestety wyparował. No i teraz, jaką w ogóle masz piękny strzał, tutaj bardzo soczyście weszło w tego Bulldoga za 910, no to już naprawdę jest bardzo soczysta, bardzo wymowna ilość HP, którą zebrałeś. Powiedz mi tak, jaki masz pomysł w ogóle na granie T49? Jak nią grać tak, żeby było najlepiej, żeby nie wyjechać na głupiego na samym początku i zginąć, a raczej żeby być przydatnym w bitwie? Zwykle początek bitwy staram coś się przykampić, wyspocić. Potem jak widzę, na przykład teraz jest ten Foch, on sobie wyjechał, ja sobie przycaduję W jakieś górę czuły ich punkty i jak widać. 865. No fantastycznie, masz 3 strzały, zaledwie 3 strzały, i masz już 2643. Ile to się nawet dziesiątkami trzeba oklepać, żeby zrobić 2600? A ty masz tutaj 3 strzały, chwila, moment, i już jest pozamiatane taka ilość HP u przeciwników. Teraz ten Foch, zobaczmy. Teraz on jest do ciebie ustawiony przodem. W teorii mógłbyś do niego strzelić, i nie zrobiłeś tego, nie? Wolałem wyczekać moment. Wolałeś wyczekać moment, aż on się obróci i wtedy dopiero zaryzykować strzał. 76 penetracji na bok i na ten bok Focha wystarczyło, czyli musiałeś go przebić, bo inaczej, gdybyś strzelił od przodu, to weszłoby gdzieś za jakieś 200-300, nie? Coś koło tego. Powiedz mi tak, ty masz tutaj 3 pociski premium, jak też i 7 przeciwpancernych. Jak to jest z tymi pociskami premium? Bo niektórzy mówią, że warto ich używać, ponieważ mamy tutaj większą penetrację. Niektórzy mówią, że tak średnio. Jak to z nimi jest? Używam bardzo rzadko. Ewentualnie, kiedy mówią jakieś mouse albo setkę. Jest jakaś różnica między tym, jeżeli strzelasz ze zwykłych, a z goldowych, bo zwykłe mają raptem 9 penetracji mniej. Różnicę odczułem raz, jak zostałem na sam z jakimś lightem i ja jego splashem uderzyłem za 500, bodajże właśnie z tego pocisku premium. Aha, na tej zasadzie, czyli po prostu mamy tutaj większego splasha. Zobaczymy, te 5,11 to już jest taka rzeczywiście jak Arton, jakby strzelał, natomiast mamy 3,66, jeśli chodzi o rozbrysk odłamków. Także no, rzeczywiście różnica jest spora, bo 1,5 metra to rzeczywiście, nawet jeżeli nie trafisz czasem jakiegoś tam meda wprost, no to tymi odłamkami rzeczywiście zadasz mu sporo obrażenia. Dobra, cały czas stoisz w jednym miejscu, tak naprawdę nie ruszasz się, snajpisz się bardziej z przeciwnikami, ze względu na to, że no, ten czas przeładowania to tutaj niestety nie zachęca do tego, żeby gdzieś pojechać i próbować jak najbardziej poszaleć.
ale w tym momencie już koniec, dosyć tego dobrego, 10 do 8 i ruszasz się w kierunku bardzo łakomemu kąskowi dla ciebie, czyli Borsukowi, nie? Jeszcze przed chwilą był STB-1, nie wiem, czy widziałeś. STB-1 tak, natomiast no niestety, dobra, wycelowanie takie minimalne, bo powiem szczerze, że nie bardzo nawet celowałeś i zabrałeś mu 850 HP. No tutaj weszło akurat tyle, ile powinno. Znaczy nie no, w sumie 910, więc mogłoby nawet lepiej być. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, a dobra, wykończony. Bez takiego przycelowania nawet dłuższego nie bałeś się, że ten pocisk gdzieś poleci zupełnie gdzie indziej, bo mi się tak zdarzają a czasu do czasu takie strzały, że nawet z takiej bliskiej odległości bez przycelowania ten pocisk leci w zupełnie w drugą stronę. Z większej odległości to zlatuje. Z większej odległości nie trafisz, tak? No już rzadko. Rozumiem. Dobra, masz 5200 damage'u, 3 fragi zaledwie, ale jest 12 do 10 i przeciwnikom zostały 3 artylerie, więc tak naprawdę w tym momencie będzie to już w miarę proste. W teorii proste, bo wiadomo, że trzeba jednak się zbliżyć trochę do tych artylerii i dać sobie czas na skupienie. Powiedz mi tak, ile masz bitew rozegranych tym czołgiem? Zaledwie 100. Zaledwie 100? Czyli nie tak dawno go zrobiłeś, a pięknie, 440 wykończony, kolejny przeciwnik. Natomiast jak ci się grało nim od początku? Czy to jest taki pojazd, który od samego początku sprawia przyjemność, czy tak na samym początku raczej stwierdzałeś, że tak przereklamowany trochę? Nawet jak grałem na tej stokowej lupie, to grało mi się w miarę dobrze. Mhm. A do tego trolla też trzeba było się przyzwyczaić. Ta stokowa lufa jest całkiem przyzwoita, całkiem ciekawa ze względu na to, że ona tam szybko przeładowuje. Ten obrażenia potrafi zrobić niezłe, a i penetracja jest tam bardzo fajna, więc naprawdę z niektórymi pojazdami radzi sobie całkiem dobrze. No problem jest taki, rzeczywiście jak cię wyrzuć na dziesiątkę, bo nawet esetkę z tego trolla za tym 200-300 będziesz skubał, natomiast przy tamtym dziale to tak średnio, nie? Chyba że na goldzie ktoś będzie chciał tylko jechać. Z tym, że na goldzie mamy mniejsze obrażenia aniżeli na zwykłych pociskach, więc to też takie średnio opłacalne. Dobra, zobaczmy, co tutaj zrobiłeś. Dostałeś M-kę, zaledwie M-kę, nic więcej jak na tym pojeździe nic się nie udało zrobić, ale jeśli chodzi o obrażenia, byłeś na dziesiątkach i zrobiłeś 5645 damage'u, czyli jak na tym pojazd to już jest taka górna półka, jeśli chodzi o damage, czy tak udawało ci się jeszcze zrobić coś więcej? No to najwyższy na tym czołgu. Mhm. A z drugiej strony STB-1 zrobił 6800, też zrobił bardzo dobrą bitwę, ale no cóż, po jego stronie drużyna bardziej się poskładała. Dla porównania T49 z drużyny przeciwnej zrobił 0 damage'u, więc też nie zabłysnął. Natomiast twoje 5600 tak skutecznie przyczyniło się do tego, że wygraliście. Świetnie zagrał ISU nawet 3791, także lepiej czasem sobie radził niż te wszystkie dziewiątki, dziesiątki. Co prawda no, nie mieli się ten I7, który tam oddał 2 strzały i też padł. Dodatkowo jeszcze zarabiacz, jeśli chodzi o niego, jest całkiem niezły, 37 tysięcy, no i 1638 doświadczenia. Powiedz mi tak, jak często zdarzają ci się takie dobre bitwy na tym pojeździe? Jak często zdarzają ci się właśnie takie bitwy jak tutaj, że rzeczywiście każdy strzał wchodzi za taki soczysty damage? Jak często zdarzają się takie, że strzelasz i w ogóle te pociski latają gdzie chcą? Trudno powiedzieć, ale no co 4 bitwy tak się wejdzie coś. Jestem 2000 damage, już wtedy jestem byłem na tym poziomie 2000. No. Mhm. Czyli nie można powiedzieć w ten sposób, że nawet jeżeli opanujesz ten pojazd naprawdę dobrze, to za każdą bitwę ci będzie wchodzić tak samo idealnie, nawet robiąc właśnie takie duże, soczyste damage na strzał. Tylko no niestety, jak się uda, tak? To jest też taki pojazd trochę, że tak powiem, niezależny od poziomu umiejętności. Trzeba mieć szczęście czasami.
Chyba właśnie to szczęście jest największy problem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Pociski przeciwpancerne, które tutaj mamy, 152 penetracji, 700 obrażeń, też używasz tak w miarę na jakieś takie pojazdy mniej opancerzone? Jeżeli cię wyrzuci na przykład idealnie i jesteś przeciwko siódemkom, a nawet szóstkom? Używam czasami na dychach, jak zajadę jakiegoś meda 10 tieru na przykład. I zajadę go od tyłu i wchodzi od 700. Albo ostatnio VKB. VKB, no bo ona rzeczywiście jest miękka z tyłu, więc spokojnie ją można tak przytulić ją i władować jej za 700, co wtedy ją bardziej boli. A przy okazji, jak ty się tak do niej zbliżysz, to nie zadajesz sobie obrażeń z tego, z odłamków, nie? Dokładnie. No dobrze. Omówiliśmy mniej więcej tego T-49, takiego małego bączka, który w momencie, gdy został wprowadzony, stał się jakby taką rewelacją małą, ze względu na to, że rzeczywiście małe, szybkie, zwinne i dodatkowo jeszcze z dużym walnięciem. Niestety ostatnio chyba troszeczkę jego gwiazda przybledła i trochę inne pojazdy częściej się pojawiają. Natomiast on jest tylko takim pojazdem bardziej dla fanów, czy takim bardziej do jakiegoś takiego lepszego grania, bo jak to jest z nim? On to dla fanów, bo jedna bitwa może ci wyjść, druga nie. Czyli tylko osoby, które cierpią fans właśnie z takiego dużego uderzenia. Tacy, którzy lubią grać właśnie KW2, która ma podobne jakby parametry, jeśli chodzi o działo. Oczywiście, jeśli chodzi o mobilność, zupełnie jest inaczej. No i pancerz też na KW2 lepszy. Natomiast działo ma podobne uderzenie. No i dla tych, którzy lubią grać KW2, to sądzę, że to będzie idealny pojazd, nie? Sądzę podobnie. Dobra. Chcesz kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam. Pozdrawiam cały klan FHT. Pozdrawiam swoich kolegów, z którymi często gram plutony. No i to na tyle. No dobrze, pozdrawiamy w takim razie klan z FHT. I ja nie przedłużając mówię do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.